Samorządowy Rynek Łukasz Kamiński. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, serdecznie witam wszystkich Państwa. Panie prezydencie, o procesie połączenia miasta i gminy będziemy rozmawiać, bo to już lada moment oficjalnie. 1 dnia stycznia obudzimy się w nowej Zielonej Górze, tej powiększonej Zielonej Górze. Część osób z bólem głowy? Część osób z bólem głowy, na pewno. Ja mam tę przyjemność, pochwalę się, w tym roku w Sylwestra nie pracuję, tak więc może z lekkim bólem głowy się obudzę, ale przejdźmy do tego tematu, przejdźmy do konkretów, bo miałem okazję w poniedziałek rozmawiać z mieszkańcami gminy, którzy dzielą się troszeczkę swoimi obawami, bo to jest proces skomplikowany, wszyscy wiemy, że pionierski w kraju. Jest dużo niewiadomych na szczeblach centralnych, to co dopiero mówić o tym, co się dzieje w gminie. I teraz mieszkańcy poszukują różnych informacji, pytają na przykład, czy w związku ze zmianą adresu będą musieli wymieniać dokumenty, co w momencie, kiedy prowadzę działalność gospodarczą na terenie dawnej gminy, zmienia się adres, czy muszę gdzieś to zgłaszać, jak to wygląda. Panie prezydencie, możemy jakoś mieszkańców uspokoić? Oczywiście będziemy uspokajać mieszkańców, też postaramy się przygotować taki informator, aby do każdego z mieszkańców dotarł, nie tylko gminy, ale również miasta, z podstawowymi rzeczami, co, gdzie dalej, no bo ja zdaję sobie z tego sprawę, no bo tak naprawdę w tej chwili część mieszkańców gminy wie, że załatwiała sprawę na Dąbrowskiego, mieszkańcy miasta załatwiali sprawy gdzie indziej i chcieliby wiedzieć, no a przepraszam, a 1 stycznia, 2 stycznia, gdzie 3, gdzie mam pukać, więc część rzeczy będzie w tym samym miejscu, część urzędników dalej będzie robiła to samo, myślę, że duża część, bo 99,8 urzędników będzie robiło dalej to samo, co robiło do tej pory. W związku z tym w tych samych miejscach będzie to robiła, więc jakby tej wiedzy no, zmiany nie ma jakiejś tam rewolucyjnej. Natomiast mimo to my będziemy chcieli wysłać każdemu, bo tak jak mówimy, że dowody osobiste nie będą wymieniane, bo nie ma takiej konieczności. One mają nie ma termin ważności, tak więc... Ja abstrahuję od terminu przydatności do spożycia, w cudzysłowie, dowodu osobistego, bo taki jest. A nie wiem, czy pan wie, że od 1 stycznia wchodzi w ogóle nowy wzór dowodu osobistego i fenomen będzie polegał na tym, że to będzie dowód osobisty bez adresu. Jestem ciekaw, jak wtedy ten w razie czego jak będzie ktoś spisywany, to na podstawie czego będzie weryfikowany, ale abstrahuję. Więc nie ma konieczności wymiany większości dokumentów, które są, one są po prostu dalej wszystkie ważne. Część rzeczy będzie z automatu wymieniane, część i tak dalej. My te wszystkie informacje chcemy każdemu do domu fizycznie jeszcze rozesłać, tak aby przed nowym rokiem każdy z taką informacją, z taką w cudzysłowie pseudo-książeczką mówiącą o tym, co, gdzie, kiedy, miał szansę się po raz kolejny zapoznać, bo my na temat części rzeczy mówimy już od wielu, wielu miesięcy. Nie będzie konieczności wymiany dowodów osobistych, etc., etc. Adresy będą zmienione z automatu, nie ma zmiany kodów pocztowych i tak dalej, bo po tym jesteśmy weryfikowani, więc te wszystkie rzeczy chcemy spisać na papierze i każdemu jeszcze dać, bo oczywiście tych wątpliwości są, były i będą, ja się nie dziwię, bo, że tak powiem przewrotnie, myślę, że nie wszyscy mieszkańcy teraz wiedzą, gdzie się niektóre rzeczy załatwia. To swoją drogą. Swoją oczywiście. Drogą, więc tak naprawdę jeszcze jakikolwiek element zamieszania w tym wszystkim. My nie chcemy robić żadnej rewolucji, to ma być ewolucja i dotyczyć to zarówno Panie pracowników, to jak i jeszcze ważna informacja, czyli jest tak, że jeżeli mieszkańcy Krępy do tej pory załatwiali swoje urzędowe sprawy w urzędzie przy ulicy Dąbrowskiego, po 1 stycznia kierują tak, się tam, tak? Tak, w 99% tak, bo w tych typowych sprawach, nietypowych być może będzie zmiana, ale to są takie dotyczące poszczególnych jednostkowych przypadków niecodziennych, bo tu mogą dojść do zmiany. Także my będziemy chcieli również stworzyć coś w formule infolinii, która będzie informowała, mówiła o tym, że będzie można zadzwonić pod taki numer i zapytać się, jeżeli będzie jakiekolwiek wątpliwości, co mam zrobić, gdzie się udać, kto mi w tym zakresie pomoże, bo oczywiście to jest normalne, ludzkie, że boimy się pewnych nowych rozwiązań. Ja wierzę w to, że nam się uda to wszystko zrobić. Oczywiście te zespoły cały czas pracują. Wczoraj były również spotkania w ministerstwach kolejnych, gdzie doszczegóławiamy wszystkie rozwiązania, które mają funkcjonować, więc ja wierzę w to, że nam się uda. Ja podchodzę do tego bardzo spokojnie, choć ten spokój może jest na zewnątrz. Wewnątrz troszkę się też już czasami denerwuje, buzuje mi to wszystko. Natomiast nie ma zagrożenia, aby 1 stycznia nagle nie było niczego, że tak powiem, była ciemność w cudzysłowie, żeby nie było osoby, która będzie odpowiadała za płacenie za różne rzeczy, za wynagrodzenia dla pracowników, bo przecież to są też ludzie, którzy pracują i są zatrudnieni w różnego rodzaju jednostkach, które są jednostkami gminnymi, miejskimi. Będą dalej osoby, które będą miały prawo podejmować decyzje w tych samych zakresach, które były do tej pory, bo to jest też ważne, żeby ta ciągłość następowała, więc z wójtem tutaj na bieżąco jesteśmy, ustalamy różne szczegóły, bo tak naprawdę one czasami wychodzą. Jeszcze przyjmujemy różne uchwały, które mają służyć temu, aby to połączenie było jak najbardziej zgodne. Jutro zaplanowana sesja Rady Miasta, gdzie przyjmiemy uchwałę odnośnie konsultacji, chcemy wywołać sołectwa, chcemy wywołać dzielnice, etc., etc., więc te wszystkie elementy są już przygotowywane, dopinane do ostatniej. Będziemy się, panie prezydencie, jeszcze poruszać w obszarze gminy a propos sołectw właśnie. Funkcja sołtysa, Rada Sołecka, wszystko zostaje na terenie tak jest, bez już dzielnicy, tak? Tak jest.
my chcemy, żeby dalej to było i będzie. Panie prezydencie, to przejdźmy do płac, bo pan też wywołał płace, a ostatnio radni mocno aktywnili się, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli, które są różne w mieście i w gminie, i tak samo jeżeli chodzi o urzędników. Te pensje są różne w urzędzie gminy. Ja bym różne, prosił o przykład. Różne w urzędzie miasta. Czy pan zna jakiś przykład? Ja sugeruję się tymi wypowiedziami radnych. Nie, no radni kiedyś mówili, że prezydent cały czas kłamie, oszukuje, kłamie i tak dalej, i tak dalej. Część radnych mówi też, że wybory były sfałszowane i w związku z tym, jak zapytamy się radnych, o konkret... panie prezydencie, kwotowo nie znam tych kwot, ale od radnych mam informację taką, że urzędnik pracujący w gminie zarabia więcej niż ten... Niech pan się zapyta tego radnego, który? Będzie odpowiedź każdy. Więc ja wiem, wprowadzenie... Czyli, ale panie prezydencie, jeżeli ja są wiem, takie różnice... Jeżeli wprowadzanie procesu dezinformacji jest również jakąś formą działania, to przyznam się szczerze, że radni są w tym mistrzami świata. Proces dezinformacji z ich strony jest wielki, a jeszcze bardzo często dezinformują ci, którzy, niech mi pan uwierzy, przez 2 lata nigdy osobiście nie zadali mi żadnego pytania związanego z połączeniem. Oni jak zobaczą mikrofon, dostają jakieś takie, nie wiem... dziwnej ekstazy, że plotą 3 po 3. Ja panu powiem, że tak, nie spotkałem się firmy, w której wszyscy zarabiają tak samo. Naprawdę nie ma takiej firmy na świecie, żeby wszyscy zarabiali tak samo, jest różna gradacja. Powiem więcej, nawet na stanowiskach i w mieście to funkcjonuje od lat, bo ja przyszedłem też do tego urzędu, nie jestem pierwszy i też było tak, że różnie zarabiają. Niech mi pan uwierzy, urzędnicy, nie jest tak, że to wszyscy podejrzewam, zarabiają. Podejrzewam, panie prezydencie, są widełki płacowe i w zależności... No to panie redaktorze, U nas w redakcji, niech mi pan uwierzy, też tak? Nie wszyscy zarabiają tak samo. Bo no widzi pan, a radni z tego aferę robią. Takiego Eldorado. A radni z tego To panie prezydencie, aferę. Zostawiając urzędników na boku, spójrzmy na nauczycieli, bo tamte zarobki ewidentnie się różnią. Ale problem polega na tym, czy któremuś z nauczycieli, który pracuje w tej chwili, nieważne gdzie, chcemy coś z tych zarobków zabrać? No z tego, co zapisane jest w kontrakcie zielonogórskim, czyli wszyscy mają dalej zarabiać tyle, co zarabiali. Dokładnie tak. Więc w czym jest problem? Czy to się da prawnie uregulować? Ale rzeczywiście, że się da. I dalej wszyscy mają zarabiać tak, jak zarabiali. Nikomu nic nie chcemy ani złotóweczki zabrać. Dalej ma zarabiać tyle, co zarabiał, bo takie były założenia. Więc w czym jest problem? Ja go nie widzę. Oczywiście no, wracamy do tego, co było przed chwilą. Panie redaktorze, to jest skandal, żeby u was w redakcji wszyscy nie zarabiali tak samo. Jak to jest możliwe? Na temat zarobków w redakcji, panie prezydencie, na antenie nie będziemy rozmawiać, bo myślę, że niech mi pan uwierzy, proces dezinformacji jest dość duży. Ja usłyszałem ostatnio, że wójt dał 1000 zł podwyżki każdemu pracownikowi. Wójt mówi, tak, oczywiście, zwłaszcza tym, którzy pracują na kosmodromie. No nikomu żadnej podwyżki nie dał, ale cóż, łatwo jest wrzucać takie elementy, które w pewnym sensie sieją zamieszanie. Nie było żadnych podwyżek ani w Urzędzie Miasta, ani w Urzędzie Gminy. Nikt nie dostał 1000 zł więcej. Nie jest prawdą, że wszyscy zarabiają Bóg wie jak więcej. Ja informuję pana, że w mieście też są różnice w płacach. W każdym zakładzie pracy jest tak, że nawet na tych samych stanowiskach są różnice. Choćby nawet u nas jest dodatek stażowy, więc od stażu pracy będą się różniły, ale nie tylko i wyłącznie w ten sposób związane. Ja uważam, że to też jest to no, chyba prawo pracodawcy, aby jednemu, którego uważa za lepszego pracownika, płacić troszkę więcej, drugiemu, którego uważa, że ty się chłopie musisz poprawić, no płaci mu trochę mniej. To system motywacyjny. Panie prezydencie, nasza rozmowa pomału zbliża do końca. Ja bym chciał jeszcze zapytać w taki sposób, może czy od 1 stycznia będzie pan tęsknił za miejskimi radnymi? No niech mi pan wierzy, łzy będą ciekły mi jak grochy. Ja jestem ciekaw, jak to będzie, że myślę, że mieszkańcy też mogą tego nie zauważyć, że przez jakiś okres czasu będzie nam 40 urzędników, których nie będzie, a miasto będzie funkcjonować, miasto będzie żyć. Ja myślę, że teraz największy problem jest właśnie taki, że oni zauważyli, że to jednak ich nie będzie i co to teraz zrobi. No cóż, no jest to jakieś trochę wynaturzenie, ale ja bym wcale nie tęsknił. Uważam, że w Polsce tak naprawdę powinniśmy wreszcie kiedyś sobie też jasno powiedzieć, że my mamy za dużo wszelkiej maści urzędników. Wszyscy o tym mówią, jak jeden może, kiedyś to odchudzimy, ale tylko mówią, nikt tego zrobić nie chce, no bo jak pójdziemy od samej góry, to parlamentarzystów, senatorów, radnych, bezradnych, innych takich... Może to dobry sygnał, panie prezydencie, skoro jedna osoba będzie w stanie zastąpić 25 radnych po 1 stycznia. Nie, no i dlaczego tak nie zrobić docelowo? Niech pan zobaczy, jakie będą oszczędności. 25 razy 3000, ojojoj, razy 12, to ile to pieniędzy i tak dalej. I to jest jedno miasto, miast w Polsce jest dziesiątki tysięcy. Stawiam kropkę, panie prezydencie, bo się zagalopujemy i policzymy wszystkie dochody, które radni gdzieś tam sobie chomikują, a je można sprawdzić, bo to są... Ale rzeczywiście nie podlega to dyskusji, natomiast wszyscy o tym grzecznie mówią. Niech mi pan pokaże jakąkolwiek partię polityczną, która mówiła, że nie zlikwiduje Senatu. Wszystkie o tym mówią, ani do tej pory nie zlikwidowały. Czy jak ubędzie nam 100 senatorów, niech ubędzie ze 100 posłów, czy coś się wydarzy?
Ja myślę, że świat się nie zawali. Jak mnie pamięć się myli, to gdzieś ostatnio czytałem, że w Indiach, które mają chyba trochę więcej niż miliard mieszkańców, też jest 500 parlamentarzystów. No u nas jest też 500, troszkę mniej nas niż miliard jest jako ten, więc ja bym się wcale nie... No jak się wybierzemy do Stanów, to ta administracja w ogóle inaczej wygląda, bo pięknymi, wielkimi miastami, które się cudownie rozwijają, zarządzają 15-osobowe rady i wszyscy funkcjonują, jest dobrze. Panie prezydencie, dziękuję bardzo za poświęcony czas. Państwu przypomnę, Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był Państwa i moim gościem, a to był program Samorządowy Ring. Do zobaczenia.